smakkujaw.pl, śledź z darami lasu. Przygotujemy dzisiaj fantastyczne śledzie. Według mojego autorskiego przepisu będą to śledzie leśne. A zatem będziemy potrzebować około 10 filetów śledziowych. Mamy tutaj filety a la Matthias. Ważne, żeby kupić takie piękne filety i najlepiej kupić je albo w hurtowni rybnej, albo w sklepie rybnym, nie w supermarkecie. Będziemy potrzebowali garść orzechów laskowych, garść żurawiny, będziemy potrzebowali słoiczek marynowanych grzybków, są to grzybki własnoręcznie zebrane i własnoręcznie zamarynowane. Będzie potrzebna jedna cebulka czerwona, mamy już pokrojoną w piórka, dwie cebulki białe, też pokrojoną w piórka. Będzie potrzebny również kolorowy pieprz, a także owoce z lasu, cztery ziarna owocu jałowca i takie malutkie gałązki z iglaka, a także trzy całe ząbki czosnku. Nie obawiajmy użyć się takiej gałązki, ponieważ jest to rzecz jadalna. Niektórzy robią z niej herbatkę. Także spokojnie do słoika możemy je włożyć. Zabieramy się za pokrojenie naszych śledzi. One były moczone przez godzinę. Kilkakrotnie zmieniałam w tym czasie wodę, później je osuszyłam i kroimy je w takie o mniej więcej kawałeczki. Kończymy krojenie naszych śledzi. Przekładamy teraz do miseczki. O. Mamy przygotowane już śledzie. Bierzemy się za nasze grzybki. Tutaj mamy taki duży okaz, więc go pokroimy na takie, a takie cząstki. O. Mamy już przygotowane wszystkie składniki. Zaczynamy układać nasze śledziki w słoiku. Wrzucamy dwa ziarna owocu jałowca, ząbek czosnku, warstwę cebulki. O, jeszcze odrobinę. Teraz na to troszeczkę świeżo zmielonego, kolorowego pieprzu i kolejną warstwę z czerwonej cebuli. Tak, teraz wyłożymy śledziki. Włożyliśmy już parę owoców suszonej żurawiny, kilka części grzybków, parę orzechów laskowych i ponownie wykładamy cebulkę. Wkładamy odrobinę czerwonej cebulki. I teraz znowu parę obrotów młynkiem pieprzu. Tyle nam wystarczy. I kolejną warstwę śledzi. Musimy to troszeczkę upchnąć, wtedy nam się bardzo dobrze przygryzą wszystkie smaki. Jesteśmy już na półmetku, a zatem dokładamy dwa ziarna jałowca, ząbek czosnku i nasze gałązki. O, i z drugiej strony pieprzymy sporą ilością pieprzu. O, i układamy kolejną warstwę śledzi. I znowu odrobinę żurawiny, kilka orzeszków laskowych i grzybki. Mamy taki piękny kapelusik. Słoik już prawie mamy zapełniony. Jeszcze odrobinka cebulki i zaraz wlejemy olej. O, wlewamy olej, tak żeby zapełnić cały słoik.
Te śledzie powinny postać w lodówce przynajmniej 24 godziny. Ja wiem, że one wyglądają pysznie i apetycznie, ale lepiej się powstrzymać. Po 2 dniach będą naprawdę doskonałe. Olej musimy wlewać stopniowo, ponieważ on musi dotrzeć do każdego zakątka naszego słoika. Ale już zbliżamy się do końca. Mamy już przygotowane śledzie. Zamykamy słoiczek i odstawiamy do lodówki minimum na 24 godziny, ale proponuję, żeby śledzie postały co najmniej 2 dni. Wtedy będą idealne, wyborne, pyszne, będą pachniały lasem i nikt takiemu śledziowi leśnemu się nie oprze. A zatem życzymy smacznego.